Oh my god! Już sobie wyczyściłem, bo mam nadzieję, że taki wstęp wam się podoba. Bo czasami jak tu latam, żeby nagrać jakiś poradnik, muszę sobie go wyczyścić. Tą miejscówkę muszę sobie wyczyścić. I teraz jak w taki sposób wyczyściłem, to spoko. Weźmy jeszcze ammo. I lecimy z poradnikiem do trenowania w Fortnite. Przede wszystkim do trenowania celności. Bo dzisiaj parę osób mnie pytało o to, jak lepiej strzelać na streamie. I pytacie mnie o to, wiem, bo dużo streamuję, dużo nagrywam. Też nagrywam poradniki. Super. Dziękuję wam, że mnie pytacie o to. Dziękuję, że mogę dla was to nagrywać. Wiem, że dużo jest jeszcze osób, które zaczyna grać i gra troszeczkę słabiej ode mnie, powiedzmy. Jest dużo prosów, którzy mówią, że po co ja takie coś nagrywam w ogóle, ale no to już nieważne, niech sobie mówią. No i właśnie mam odpowiedź, nagrywam to dla ludzi, którzy chcą się nauczyć. Chcą się nauczyć. Też kiedyś się uczyłem, teraz dalej się uczę, więc powiem wam co i jak. Strzelanie w Fortnite, bardzo prosta rzecz. Pierwsze to wchodzimy w to, tutaj w tę opcję, gra, i tu musimy sobie ustawić pod siebie. Te wszystkie paski ustawiam pod siebie. Nie patrzcie jak gra Patrol, Streamer, Ninja, Myth, Lech, Evron, Izak, ktokolwiek. Tylko ustawcie pod siebie. Jest to bardzo ważne, ponieważ każdy gracz jest inny i każdy gracz inaczej strzela. Jeżeli ustawicie sobie moje ustawienia, to niestety ja będę miał przewagę nad wami, dlatego że ja na tych ustawieniach gram już powiedzmy parę miesięcy, a wy dopiero zaczniecie. Więc ustawcie to pod siebie, grajcie pod siebie, pobawcie się tymi suwakami, testujcie. Naprawdę trzeba dużo cierpliwości, żeby ustawić sobie idealnie. No i chyba tyle. Druga sprawa, dwa rodzaje strzelania. Pierwsze to jest z nadgarstka, tak jak ja gram. I drugie to jest strzelanie z ręki. Poczytajcie sobie o tym, ja powiem szybko, przybliżę o co chodzi. Strzelanie z nadgarstka, duże sensitivity i ruszacie tylko nadgarstkiem. Lepiej mi się buduje, lepiej mi się strzela na takim czymś. Na przykład jak chcę się zbudować, no to robię taki ruch. No nie mam surowców, tylko taki ruch robię. No już jestem zbudowany do góry, prawda? A strzelanie z ręki, no to jest mniejsze sensitivity. Musicie ruszać całą ręką. Podobno pro playerzy grają na strzelaniu z ręki. Nie wiem. Tylko o tym czytałem, ponieważ nie jestem graczem CSGO. Nie jestem graczem. Nie jestem graczem jakiejś Battlefield, dobrze mówię? Tak. Medal of Honor i tak dalej. Nie jestem graczem tych gier. Ja gram tylko w Fortnite'a. Wcześniej grałem w LoL'a. No i tam raczej nie jest potrzebny skill w strzelaniu. Więc dopiero się uczę na Fortnite'cie. Kolejną sprawą jest to, żeby uczyć się strzelać. I parę osób mi dzisiaj zadało pytanie, czy się opłaca kupić Aim Hero albo inne programy do nauki strzelania. Według mnie nie. Według mnie godzina strzelania w Fortnite'cie nie równa się godzinie strzelania w Aim Hero. Jest lepiej strzelać w Fortnite'cie przez godzinę i potem po godzinie jesteśmy rozstrzelani, niż przez godzinę w Aim Hero i potem iść na Fortnite'a. Według mnie. Kolejną sprawą jest to, że mamy różne techniki strzelania. Najlepiej nauczyć się strzelać z każdej broni, ponieważ na początku gry można nam nie dopisać lucik i nie będziemy mieli niestety powiedzmy snajperki, czy tam pompy, czy M-ki i tak dalej, więc musimy. O, tam typek biegnie. Więc musimy nauczyć się strzelać ze wszystkiego, ponieważ musimy przetrwać początek gry, prawda? Ja nie umiem strzelać z teka, uczę się, ale dalej mi to nie wychodzi. Dla mnie tek jest beznadziejną bronią. Więc jeżeli dostaję teka na start, zazwyczaj padam. Naprawdę. Często mi się zdarza, że lecę, dostaję tą M5, żałosną, nienawidzę tej broni i padam. Po prostu no, nie lubię. Więc nauczycie się strzelać z każdej broni. Jeżeli to zrobicie, to już jest połowa sukcesu. Potem kolejną sprawą jest to, żeby nauczyć się pikować. Pikowanie bardzo mocna taktyka. Polega na tym, że jesteśmy powiedzmy w swojej bazie, coś w tym stylu. Przeciwnika mamy jak to drzewo. Nie wychylamy się, celujemy troszeczkę niżej niż jego głowa. Stajemy, oddajemy strzał, kucamy. To jest pikowanie. Tak, żeby on nas nie trafił. Musimy tak pikować, żeby on nas nie trafił. I pikowanie ja już w tym momencie dzielę na daleko i na blisko.
Na blisko i na daleko, dlatego że zmienili strzelanie w Fortnite i strzelanie jest teraz takie, widzicie? Mamy ten pierwszy punkt, pierwszy cel, pierwszy strzał w nieruchomym punkcie. Jeżeli my stoimy nieruchomo, to nasz pierwszy strzał jest dokładny, podobno, chociaż on i tak lata jak chce. Więc strzelanie na daleko polega na albo snajperka, albo MK, AK, kar, spoko. Strzelanie na blisko wolałbym digiel, rewolwer. Dużo bardziej bym wolał digiel, rewolwer, jeżeli pikuje na blisko. Wtedy gość dostaje łeb z rewolweru, powiedzmy nawet szarego, dostaje za 101, powiedzmy. Nie wiem za ile, no coś koło tego. Ponad 100 dostaje w głowę. Z digla no to już jest 150, powiedzmy. A zemki dalej jest to 60-66. Więc lepiej według mnie pikuje się z rewolwera na blisko albo z digla zamiast zemki. Zemki na daleko, bądź ze snajperki. Jeżeli chodzi o moje strzelanie, to ja przygodę ze strzelankami zacząłem z Fortnite'em i według mnie... O, dziękuję. Ktoś mnie teraz dojedzie chyba. No nie, no trafił mnie. Nie mam surków. Gości mi pikuje. Wracamy do tematu. Strzelanie u mnie na początku kulało strasznie. Zobaczcie sobie moje pierwsze filmiki, jeżeli chcecie. Tam mam, nie wiem, kończę grę na jednym, dwóch fragach. Jeżeli wygrywam te gry, bo wrzucałem te, co wygrałem, prawda? Czasami mi się zdarzało więcej fragów zrobić. Raz miałem nawet 10 wtedy na początku, w pierwszym sezonie. Bandaże, super. Musimy się obudować. Raz miałem 10 w pierwszym sezonie. No i to był rekord chyba wtedy. Teraz mam rekord 18, nie umiem go pobić niestety, nie spotykam na tyle ludzi, nawet jak wygrywam gierkę. Czasami mam tak, że mam powiedzmy 15 fragów, zostaje 10 osób i w ciągu momentu oni się wystrzelają, więc ja wtedy nie mam już szans, żeby pobić swój rekord. No nieważne. Rekord fragów mniej ważny niż wygranie gierki, według mnie. Podsumowując, bo to będzie koniec. Podsumowując, strzelajcie dużo. Uczcie się strzelać w Fortnite, nie w jakimś I'm Hero, Guitar Hero, czy co tam macie jeszcze za programy. Tylko w Fortnite. To jest najważniejsze według mnie. Fortnite jest grą, w której chcecie lepiej strzelać, ponieważ oglądacie ten poradnik. Więc w Fortnite musicie się uczyć strzelać. I to wszystko. Naprawdę. Nie ma tu żadnej filozofii. Jeżeli chcemy lepiej strzelać, po prostu musimy strzelać. Tak samo jeżeli chcemy lepiej grać, po prostu musimy grać. I trening czyni mistrza, tak samo jest w każdym sporcie, tak samo jest we sporcie. We wszystkim tak jest. Trening czyni mistrza, więc trenujmy, strzelajmy, zabijajmy ludzi, nie dosłownie, tylko w grze i wtedy nam wyjdzie nam 99% gier więcej, będzie nam wychodziło, bo też zdarzają się przecież gry za zero, prawda? Każdemu chyba, nawet ninja, z tego co widziałem na streamach, zdarzają się gry za zero. Dobra, ja się będę z wami żegnał, dogram sobie gierkę. Dziękuję wam bardzo za to, że mogę dla was nagrywać poradniki. I tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie suba, dzwoneczek, łapkę w górę i komentarz. Komentarz jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ to dzięki wam rozwijam ten kanał. I to dzięki wam mogę nagrywać poradniki, bo wy to oglądacie, prawda? Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia. Cześć. No dobra, jedziemy z bonusikiem, no bo miałem dograć gierkę, może ją wygram. Czemu mam tego wam nie puścić, prawda?